aplikację, czy jeden interfejs dla wielu hoteli, żeby gość się przyzwyczaił i nie chciał tak naprawdę, nie miał problemu z tym, że dziś wybrał sobie taki hotel w takim kraju, a jutro pensjonat zupełnie w innym kraju, ma ten sam proces tak naprawdę, a w ogóle to wtedy nie musi już powtarzać tych czynności, bo te dane wszystkie już raz wpisał i one tam są. Ja tutaj może trochę uporządkuję ze względu na słuchaczy, bo tak przeskakujemy do przodu, do tyłu, co jest ustecznieniem, co nie. W tej chwili w większości hoteli, aczkolwiek nie we wszystkich, bo jeszcze ciągle mamy zwykłe metalowe klucze też, ale w większości hoteli mamy karty magnetyczne. I procedura wygląda tak, że musimy najpierw odstać w kolejce do recepcji. Jeżeli jest kolejka, musimy odbyć ileś tam procedur z naszym recepcjonistą, który jednym tchem recytuje nam często jeszcze do tego godziny posiłków i tak dalej. Ja oczywiście nigdy tego nie pamiętam i denerwuję się, że nie dostaję na karteczce wydrukowane, choć w niektórych hotelach już ta karteczka jest. Nieco wyższym etapem, ale z tych powodów, o których mówił Mateusz, mogą być problematyczne na przykład dla starszego pokolenia, są kioski do check-in. Kosztowna inwestycja, wymagająca jednak jakiegoś obycia z elektroniką. Kosztowna w tym sensie, że taki kiosk trzeba przecież cały czas jednak utrzymywać. On nie jest tylko raz kupiony, on wymaga jednak serwisowania i tak dalej. I tak naprawdę wracamy do tego samego, czyli różnica jest taka, że nie ma żywego człowieka, ale generuje nam plastikową kartę magnetyczną, z którą idę do pokoju. Wy proponujecie oczko wyższe rozwiązanie, czyli rezygnujemy z kiosku, jeśli nawet nie chcemy inwestować w zamki elektroniczne. Generujemy co prawda karty magnetyczne, ale generujemy w tych kluczomatach, które będą tańsze niż kiosk. Najwyższy poziom, jaki proponujecie, to jest sytuacja, kiedy smartfon staje się kartą magnetyczną. Dokładnie tak. To jest nasz cel i oczywiście w przeciągu pewnie kilku, być może kilkunastu lat stanie się to pewnie większością, standardem w większości hotelów na świecie. To zanim przejdziemy do check-outu jeszcze, to może od razu oddamy głos hotelarzowi. No właśnie, bo przedstawiliśmy tutaj trochę takich opcji jakby z punktu widzenia gościa. Myślę, że hotelarze doskonale wiedzą, w którym momencie ten gość się irytuje i gdzie jest ten problem. To właśnie recepcja, oczekiwanie, to się chce skrócić ten czas oczekiwania do załatwienia tych wszystkich formalności. Tylko teraz moim zdaniem jakby pytanie pewnie jest, czy widzisz tym, pytanie do Michała Nowickiego z Airport Hotel Okęcie. No wiesz, jakie są procedury, jeżeli chodzi o pracę recepcji, tak? O taki check-in gościa. Czy, nie wiem, widzisz jakieś wątpliwości, tutaj pytania, niedoskonałości w automatyzacji takiego procesu? Niedoskonałości zapewne pokażą się dopiero podczas korzystania, tak jak to z wieloma systemami jest do tej pory. Ja może zacznę w ten sposób, że jako hotelarze, jako biznes hotelarski jesteśmy bardzo mocno skupieni na tym, aby działać tak, jak oczekują tego nasi goście. Ja rozumiem, że to pewnie jest w każdym rodzaju biznesu. My jesteśmy bardzo, bardzo mocno na tym skupieni. Jeżeli oczekiwania naszych gości będą takie, żeby korzystać z tego typu systemów, to jak najbardziej hotelarze będą po prostu zmuszeni do przejścia na nie. W tym momencie wchodzą nam coraz nowsze, coraz młodsze pokolenia na rynek, jako nasi goście, prawda? Ludzie są przyzwyczajeni do korzystania z nowych technologii, praktycznie nie puszczają swoich smartfonów z rąk, więc tego typu rozwiązanie będzie niezwykle atrakcyjne dla tych pokoleń, a też coraz mniej czasu mamy. Więc stanie w kolejkach po to tylko, żeby kolejny raz podpisać ten sam dokument, może się dla wielu wydawać irytujące. Dlatego też zgadzam się, że tego typu technologie są po prostu konieczne. Powiedz mi proszę, ile czasu średnio, albo taka w miarę płynny check-in jednej osoby, ile trwa u Ciebie na recepcji? Przeznacza się od 3 do 5 minut, w zależności od tego, jaki to jest gość. Bo gość korporacyjny będzie miał troszeczkę inne oczekiwania, troszeczkę inne tutaj pytania, tak. Znaczy goście korporacyjni, oni są przyzwyczajeni do hoteli, prawda? Oni mieszkali w wielu, oni już nie muszą się o nic pytać, nie muszą tego słyszeć. Czyli to idzie szybciej, rozumiem, takie rzeczy. Idzie szybciej, zdecydowanie. Goście turystyczni, prawda, oni przyjeżdżają na dłużej, z reguły są pierwszy raz w tym hotelu, albo ostatni raz byli rok temu, 2 lata temu, prawda? Więc oni już mają tych pytań dużo więcej.
No i też mają pytania niezwiązane już z samym obiektem, prawda? Tylko gdzie mogę pójść, co mogę zobaczyć i tak dalej, więc automatycznie ten check-in się wydłuża. On może potrwać wtedy nawet i 10 minut i dłużej, jeżeli gość postanowi sobie porozmawiać się, akurat tak, w danym momencie. Do tego dochodzą jeszcze pewne godziny, prawda? Są godziny rano, kiedy jest dużo gości wyjeżdża, więc wiadomo, że tworzą się kolejki. Są godziny po południu czy wieczorem, kiedy sporo gości przyjeżdża i wtedy też są, to są takie newralgiczne chwile. Dlatego też część hoteli już w tym momencie właśnie postanowiło instalować kioski, w których goście załatwiają sobie ten check-in samemu. A w przyszłości myślę, że tego typu technologie, jak właśnie aplikacje, które pozwolą gościowi dokonać wszystkich formalności i jeszcze do tego wejść do pokoju, będą dość popularne. Kwestia jest tego typu, że nie wydaje mi się, żeby to wyeliminowało całkowicie obsługę taką personalną. Przynajmniej nie u nas. Słyszałem o hotelach w Japonii, gdzie wszystko odbywa się bezobsługowo lub wręcz są to roboty już, prawda? Już w ogóle nie ma obsługi. U nas jednak wydaje się, że patrząc na to, w jaki sposób na przykład spływają do nas rezerwacje, mamy ogromną liczbę telefonów. Ogromną. Ludzie nawet nie korzystają z aplikacji, nie korzystają ze stron internetowych, wolą ten kontakt taki bezpośredni z obiektem. Bezpośrednie albo po prostu wysyłają mail. Tak, tak, tak. Goście indywidualni, niekoniecznie muszą być to goście z firmy. Musi być ten człowiek po drugiej stronie. Tak, 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 tak. Bo to zawsze jest jakiś... mam wrażenie, że szukają jednak tego kontaktu, takiego połączenia między hotelem. Może też szukają obiektu na podstawie tego, czy mogą tym osobom zaufać po drugiej stronie. Bo przez stronę internetową wszyscy mają piękne strony, wszyscy mają piękne zdjęcia, prawda? Ale tak naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać po przyjeździe, prawda? Jak zostanę obsłużony, czy będzie ten pokój, jeżeli goście podróżują. Dlatego jednak ta osoba po drugiej stronie może wpłynąć. Nie wiem, czy Magda się ze mną zgodzi, czy nie, no ale mi się wydaje, że tego typu rozwiązania, które mają automatyzować check-in, check-out, nigdy nie wykluczą z jakby pracy człowieka. Bo nie ma też takiej potrzeby. Bo technologia i tak siłą rzeczy jest zawodna. Jak ona zawiedzie, jeżeli rzeczywiście zamiast kiosku mój telefon ma się stać kioskiem i moją kartą do drzwi i mój telefon zawiedzie, no to ja muszę jednak iść o pomoc do pracownika hotelu, do recepcji, do osoby, więc ten człowiek tam jest potrzebny. Nawet bez takich wizji. Problem jest dużo, dużo bardziej prosty. To właściwie to, o czym przed chwilą była mowa. Ludzie czasami po prostu chcą kontaktu z drugim człowiekiem. To kompletnie nie musi być związane z zawodnością technologii, czy z moją niepewnością, czy chęcią potwierdzenia czegokolwiek, czy tego zaufania, o którym przed chwilą mówiłeś. Po prostu ludzie czasami lgną do ludzi. Ja tego nie rozumiem, bo ja jestem absolutnie introwertyczna. Dla mnie ludzie mogą w ogóle nie istnieć. Ale jestem świadoma, ponieważ jestem naukowcem i badam rynki. I nawet Japonia, o której tutaj powiedziałeś, też nie jest prawdą do końca, że są hotele, w których w ogóle nie ma ludzi. Wyeliminowany jest ten człowiek z takiego stanowiska, tak? Recepcja jako stanowisko. Natomiast tam jest bardzo ciekawa rzecz i ja myślę, że to jest przyszłość hotelarstwa, tak zwane latające recepcje. To polega na tym, że w ogóle w projekcie obiektu nie uwzględnia się tego miejsca, takiej konsoli, na której ktoś tam stoi, tak? Na baczność cały dzień jeszcze w dodatku. Natomiast w przestrzeni obiektu takie osoby występują. Fajne jest to, że dzięki przełożeniu na systemy elektroniczne, na przykład procedury check-in, te osoby są kompletnie uwolnione i interweniują tylko w przypadkach koniecznych, czyli zawodność, o której wspomniałeś, Rafał. I plus druga rzecz, właśnie rozmowy z tymi gośćmi, o których przed chwilą też była mowa, czyli gości, którzy przyjeżdżają, chcą się bardziej nie tyle o hotelu, co o otoczeniu obiektu dowiedzieć, o mieście, które odwiedzają. Te osoby, oczywiście to też jest do przełożenia na aplikacje różne, to w kolejnych odcinkach będziemy też mieć takich gości, ale mi chodzi na razie tylko o to, że kontakt z drugim człowiekiem może być dla kogoś elementem guest experience, najnormalniej w świecie. Absolutnie. I broń Boże, w żadnym absolutnie odcinku, nawet jak o ściśle o datach rozmawiamy, nie zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że ma cyfra zastąpić człowieka. Ma go natomiast odciążyć od głupich, durnych, rutynowych zadań, które są absolutnym marnowaniem potencjału ludzkiego. Bo jeśli recepcjonistka przy mnie jako gościu spala się w nerwach, bo się zacina drukarka, a ona musi wydrukować mi fakturę, a ja jeszcze do tego wszystkiego nie daję się przekonać, że ona wystarczy w formie elektronicznej i tak dalej,
to ja wtedy zaczynam się irytować, widząc jej nerwy, tak? Natomiast jeśli ja mogę na poziomie narzędzia wygenerować sama tą fakturę, to ja odciążam pracownika od rzeczy, która jest no tak dramatycznie głupia, że mi się w głowie nie myśli, że ja potrzebuję zatrudniać człowieka i płacić mu za to, żeby on guzik w drukarce napisał. Cieszę się, że Magda używa tych sformułowań, a nie padają one z mojej strony. Ja tylko chciałem podkreślić jedną rzecz do tego, co Michał powiedziałeś, czyli profil gościa, który macie, te telefony, w ogóle cieszę się, że macie tyle bezpośrednich rezerwacji, bo to w dzisiejszych czasach dla hotelarza jest powód do dumy. Natomiast idąc dalej w kierunku tego, co nasze narzędzie ma na celu. Mam nadzieję, że nikt podczas tej audycji nie pomyślał sobie, że naszym celem jest wyeliminowanie recepcji czy wyeliminowanie obsługi ludzkiej, tego czynnika ludzkiego. Wręcz przeciwnie, my dążymy do tego, żeby recepcja jeszcze bardziej przejęła tą rolę dogodzenia gościowi podczas jego zameldowania, czy nawet wymeldowania. Tylko teraz pytanie, czy wypełnianie z gościem papierologii, uzupełnianie jego danych, nawet wydanie mu tego klucza, czy odszukanie tego klucza, podanie mu, czy to jest dbanie o jego komfort, o jego... To jest sama słodycz guest experience, po prostu. Ja stoję i zależy, czekam. Tak naprawdę to zależy od gościa. Bo będą goście, którzy będą tego oczekiwać i myślę, że dopóki pokolenia się nie wymienią, to jeszcze chwilę potrwa. Ale to prawda, jest zawsze pewna grupa ludzi, którzy po prostu, oni już wiedzą wszystko. Mm-hmm. Oni nie potrzebują tego guest experience, oni po prostu potrzebują wejść do pokoju i załatwić formalności. Ale ja dążyłem do czegoś innego, jeżeli mogę jeszcze wejść słowo, kończąc tą myśl właśnie, że znowu, nie chodzi nam o to, żeby dać tym, którzy będą tego potrzebowali, dać tą ścieżkę prostą, straight to the room tak zwaną, tak? Mm-hmm. I prosto do pokoju. Natomiast tym, którzy potrzebują kontaktu z recepcjonistą, dać właśnie tą możliwość, że on będzie mógł ten faktyczny kontakt uzyskać, a nie skupiać się na wypełnianiu jednej kartki A4, podpisaniu jej, drugiej kartki, jeszcze czytaniu, co gorsza. Mm-hmm. Może to zrobić wcześniej. On może te wszystkie informacje otrzymać wcześniej, a ja jako recepcjonista mogę wtedy zapytać go tak naprawdę, czy on ma jakieś inne potrzeby. Mogę go lepiej powitać, mogę go zapytać, czy chciałby skorzystać z naszej restauracji, czy w pokoju chciałby, żeby dostarczyć mu coś więcej, nie? Poduszkę antyalergiczną, cokolwiek. Tak? To jest ten czas, który te 3-5 minut, o których wspomniałeś, możemy wykorzystać jako recepcjoniści dużo lepiej. Moim zdaniem, i to jest nasz cel, jeżeli mamy klientów, którzy chcą podejść do tej recepcji. Absolutnie, nie wspominając o sprzedaży usług przy okazji. No więc właśnie, bo to jest ten czas, który można poświęcić na sprzedaż. A powiedz mi proszę, no bo jakby fajnie akurat, że ty się u nas pojawiłeś, bo no reprezentujesz obiekt, który no szczególnie jest narażony na pewne takie piki, że nagle przyjeżdża, pojawia się wiele osób w recepcji. No bo jesteście w okolicy lotniska, Okęcie. I na pewno macie takie sytuacje, że jest lot odwołany i nagle wam kilkadziesiąt czy kilkaset osób się naraz pojawia w hotelu i trzeba ich no, szybko zameldować. Jak sobie z tym radzicie? No bo teraz, jeżeli mówisz 3-5 minut każda osoba i razy 100, no to ta ostatnia osoba po prostu będzie stała no 3 godziny. To prawda. To tak, no jest na pewno stworzona specjalna procedura na check-in gości z anulowanego lotu. Wszystko jest tak jakby przygotowywane już w momencie, kiedy otrzymujemy taką informację, że możemy otrzymać te dodatkowe 60 czy ponad 100 osób. No ten check-in też nie wygląda w dokładnie taki sam sposób, jak do reszty gości, prawda? Jest to procedura skrócona, w skrócie mówiąc. Mm-hmm. No to bardzo krótko. Tak, z tym tym bardziej, że też no, nie wyobrażam sobie, żeby wszystkim tym gościom wysyłać nagle aplikacje, więc myślę, że z tego nie zrezygnujemy w jakiejś najbliższej przyszłości. Znaczy aplikacji się nie wysyła, słuchajcie, no tutaj ta różnica jest... No ale no to żeby wszyscy ci goście już mieli wgraną tą aplikację, nie, prawda? Nie, no to jest proces, słuchajcie, no to tak jak jakbyście powiedzieli, że nie będziemy nagle wszystkich gości informować, że mają zapłacić kartą płatniczą. Oni po prostu mają karty płatnicze, mogą z nich skorzystać albo zapłacić gotówką i tak samo będzie z aplikacjami, tak? Mhm. Albo goście mają aplikację, albo nie, no celem, że tak powiem, hotelarstwa, jeśli będzie przechodziło na systemy cyfrowe, no to będzie po prostu promowanie, tak? Czyli jeżeli ja już mam możliwość czekowania ludzi
bez użycia recepcjonisty, że tak powiem, no to będę się starała tą informację zawierać. No tutaj w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście lot jest odwołany i te 60-100 osób do Was jedzie, no to oni mają tę informację, lot odwołany, jedziemy do tego hotelu. Przyjeżdża po nas autokar, dwa autokary i nas ładuje w autokar. Ale więc każdy powinien dostać od razu informację, słuchaj, zrób sobie